Cześć, witajcie. Dzisiaj w Nowym Świecie moim gościem jest człowiek z poczuciem humoru i pasją, ale także przede wszystkim talentem do inspirowania ludzi. Uciekinier z korporacji, ale także przede wszystkim ostatnie lata przedsiębiorca z doświadczeniem w wielu branżach. Przed nami Rafał Ferber. Witam cię serdecznie. Dzień dobry, witaj. Bardzo mi miło i dziękuję za zaproszenie do tej rozmowy. Dziękuję ci, że zechciałeś znaleźć czas, bo to jest rzeczywiście trochę inne warunki, trochę inna rzeczywistość, ale trzeba wygospodarować w kalendarzach naszych. Jeszcze tytułem przedstawienia, bo myślę, że gros osób, ludzi zajmujących się komunikacją zna ciebie świetnie i świetnie to, co robisz. Ale warto przytoczyć, że Rafał to założyciel takiego bardzo znanego portalu, który wszyscy pracujący w korporacjach śledzą pewnie codziennie rano i przeglądając, co tam słychać w tak zwanym mordorze na Domaniewskiej. Ten fanpage to już w tej chwili ponad 160 tysięcy osób, więc jest to spora społeczność. I w tej chwili też zarządzający agencją Runaway Social Media. Jak właśnie social media w tej chwili, jakiego typu działania może właśnie w tej sytuacji zmiany, która jest, której doświadczamy jako no, ludzie i będąc jednak odcięci od siebie, jak teraz ten przekaz, wasze doświadczenia jako agencja też trochę o tym. Jak to wyglądało? Co było największym wyzwaniem, co jest cały czas? Wiesz co, na przykład przez ten cały lockdown wielu klientów chciało się wycofać, chciało zawiesić jakąkolwiek komunikację. My na szczęście większość z nich namówiliśmy do tego, żeby podtrzymywać tą komunikację, żeby klienci o nich nie zapomnieli, żeby te marki pokazały się teraz, że po prostu są. I są fajne, że służą pomocą, nawet jeżeli teraz nie będą wysyłały komunikatów sprzedażowych kup, 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 to ważne, żeby były w ich świadomości, bo najgorsze, co można zrobić, to pozwolić o sobie zapomnieć albo sprawić, żeby mówiono o nas w złym stylu czy w złym świetle. Wiele marek pracodawców długo pracowało nad swoim employer brandingiem, na tym, żeby pozyskać fajnych ludzi, a w trakcie pandemii ciach, pozbyło się ich bardzo często, raz, dwa, trzy i to będzie pokutowało. Jest właśnie taki śmieszny mem, chyba kiedyś był u nas na Mordorze, właśnie z rozmowy rekrutacyjnej, no to czego chciałby się pan dowiedzieć o naszej firmie? A kandydat odpowiadał, no chciałem się dowiedzieć, jak traktowaliście ludzi w trakcie pandemii, bo to będzie po prostu bardzo, bardzo istotne. Marki, firmy, osoby będą rozliczeni, czy to naszymi portfelami, czy tym, czy będziemy chcieli dla nich pracować, czy z nimi, no bo też są różnego rodzaju, nie wiem, bojkoty konsumenckie. Jest coś takiego jak określenie dyplomacja twitterowa, no jakby, że mówi się o tym, że często właściwie politycy w tej chwili prowadzą tą dyplomację przy użyciu social mediów. Czy według ciebie to zastępuje prawdziwy taki właśnie dialog i dyplomację tradycyjnego wpływu? A jeśli nie, już kiwasz głową, to właśnie do czego to służy? To jest bardzo często pokaz siły. Tak jak kiedyś, nie wiem, to, że amerykańskie samoloty szpiegowskie latały nad terytorium byłego Związku Sowieckiego, to był pokaz siły. Czy kryzys kubański też był jakimś tam pokazem siły, że gdzieś tam, nie wiem, podpłyniemy. No tutaj akurat prezydent Stanów Zjednoczonych, moim zdaniem, trochę nadużywa tego Twittera. Ale dyplomacja zawsze odbywała się za zamkniętymi drzwiami, tak gdzie... To takie puszenie w piórka trochę, takie stroszenie, tak? Jak się tak, mówi. Tak. Mhm. Może być tak, że ludzie się tam stroszą i na Twitterze
Trochę tak jak też znowu w memie, że kozak w internecie, a pipa w świecie realnym, bo łatwo jest komuś coś napisać, a kiedy stanie się twarzą w twarz, to jest to troszkę trudniejsze. Więc no, to jest po prostu, Twitter jest medium społecznościowym z dużym zasięgiem, mocno, dużo jest tam polityków, ale no nie jest to główne narzędzie dyplomacji. Jednak dyplomacja to zawsze były kontakty personalne, wiele rzeczy działo się za zamkniętymi drzwiami. No i bardzo często służy do, powiedzmy, odwrócenia uwagi społeczeństwa od rzeczy, które są naprawdę, naprawdę ważne. I też umówmy się, co możemy przekazać w 140 czy 255 znakach. Polityka jest o wiele bardziej skomplikowana, ale żyjemy w takim świecie krótkich wiadomości, krótkich kontaktów, szybkiego wyrabiania sobie zdania, szybkiego wyrabiania sobie opinii, a właściwie adaptowania zdania innych. Bo dzisiaj mało kto ma swoje zdanie na dany temat, bo mało kto może poświęcić czas, żeby zgłębić wiedzę, nie wiem, poczytać artykuły naukowe, a jest też taka presja, żeby mieć zdanie na każdy temat. Jeżeli bym się mnie ktoś spytał, nie wiem, o koronawirusa, to kurczę, mam trochę zdań z internetu, ale ja jako Rafał Ferber nie wiem, czy to jest prawda, czy to jest, nie jest prawda, więc powiem, nie wiem, stosuję się do zaleceń, ale autentycznie nie wiem, bo ja mogę się wypowiedzieć na temat mediów społecznościowych, prowadzenia biznesu, ale mam za małą wiedzę, żeby stwierdzić, czy to zagrożenie jest realne, czy nierealne, bo nie jestem lekarzem i zostawię to po prostu lekarzem. Ale właśnie świat wymusza na nas umiejętność, znaczy my myślimy, że musimy się znać na wszystkim, no bo teoretycznie te informacje są na wyciągnięcie ręki, bo są w naszych smartfonach łatwo do znalezienia, tylko jeszcze nie umiemy weryfikować, które z nich są fake newsami, a które są wiarygodną informacją. No właśnie, nie ma tego takiego, albo można powiedzieć, lustra takiego powiększającego, albo sitka, które by to odsiewało, tylko jest tutaj największe nasze sitko, które musimy używać, tak jak powiedziałeś, w tym sensie z umiarem, czyli dawać sobie jakby dostęp dozowany, no i też rzeczywiście na zdrowy rozsądek pewne rzeczy traktować jako pewnego rodzaju fabularyzowane historię troszeczkę, prawda? Social media w ogóle się zmieniły i też w jakiś sposób my też zmieniliśmy nasze jakby formułowanie pewnych rzeczy właśnie w social mediach. Ja na przykład dostrzegam sporo takich bardziej, nazwijmy to, mówiąc o odkrywających siebie wpisów, tak? Na przykład to jest dla mnie jakby coś nowego. Jestem ciekawa twojego zdania, bo też z poziomu jakby, tak jak powiedziałeś, marek, ale zarówno też osób, to odcięcie, ale też z drugiej strony jednak zobaczenie, że jednak po drugiej stronie no są ludzie, ale też właśnie nie tylko tacy, tak jak to się mówi, właśnie na pokaz trochę, tylko że prawdziwi, bo jednak doświadczający wielu trudnych emocji. Wiesz co, to też mi się kojarzy z takim teraz trendem, powiedzmy, naturalności, jak marki starają się pokazywać z kolei naturalne kobiece ciało, czy męskie ciało, czy że wiele instagramerek, które zawsze były takie idealnie ustawione do zdjęcia, nagle pokazują się, że też są naturalnymi osobami, że to jest przefiltrowany obraz. Tylko z drugiej strony, ja kiedyś miałem takie... Media społecznościowe nie są autentyczne. Tam, jeżeli ktoś stara się pokazać, hej, jestem autentyczny, bo mam wady, to też moim zdaniem nie jest to szczery przekaz. To tak jak w psychologii, jeżeli podmiot wie, że jest obserwowany, zachowuje się inaczej. I wszystko, co my wrzucamy do mediów społecznościowych, tak długo jak my mamy nad tym kontrolę, to my chcemy wypaść jak najlepiej. Dobrze. Więc ostrożnie podchodzę do tego, jak teraz marki się pokazują, że właśnie są gdzieś tam jakieś, nie wiem, niedoskonałe, czy jak ludzie pokazują, że hej, spójrz na mnie, jestem niedoskonała, bo to jest kolejny sposób, żeby się wyróżnić.
Przykładem marki, która moim zdaniem fajnie, autentycznie pokazała, to była bardziej reakcja na kryzys. Jak Green Coffee Nero miało wpadkę jakąś tam ze 2 lata temu, to po prostu pan prezes usiadł przed kamerką. Powiedział, co było. Aczkolwiek to też było jakoś przygotowane, no bo inaczej odebraliśmy ten jego przekaz, jak on siedział w jakimś tam pokoju, gdzie było jakieś takie zwykłe ujęcie, a inaczej byśmy to odebrali, gdyby był, nie wiem, na tle jakiegoś takiego tła z softboxem i ten trochę bardziej profesjonalne. Ja mam wrażenie, że teraz po prostu jest więcej ludzi w mediach społecznościowych, bo wiele osób się nudzi. Media społecznościowe są też tym medium, które teraz odnotowało wzrost wydatków na nie. Kina potraciły, outdoor potraciło na rzecz właśnie mediów społecznościowych. Ruch jest tu większy. No, większe są też masy, ale nie mam wrażenia, żeby ta pandemia sprawiła, że my jakoś zmieniliśmy sposób korzystania z nich. To takie pokazywanie swoich wad czasami jest moim zdaniem takim zwracaniem uwagi na siebie. To jest oczywiście moja... Czyli to trochę jakby sprowadzając taki czynnik ludzkich, wiadomo, że ta autentyczność, to pewnie moglibyśmy długo o tym rozmawiać, ale właśnie chciałam jakby wiedzieć, jak to odbierasz i w jaki sposób też właśnie ma to znaczenie w tej chwili dla chociażby potencjału marketingowego. Ale na przykład dużo tej autentyczności jest przygotowywane. Zwróćmy uwagę na przykład na filmiki reklamowe, które nam się pojawiają. Wiele z nich jest niby nagrywanych telefonem komórkowym, no bo już wiemy, że one działają lepiej niż taka profesjonalna produkcja, więc jest też taki trend, że a la homemade, ale jednak jest to profesjonalne i przemyślane. Tak, więc taka stylizacja na niby spontaniczne wideo. Wszystko się da, że tak powiem, w jakiś sposób może nie skopiować, ale właśnie zainspirować i potem to gdzieś wchodzi już na stałe jako element do wykorzystania i mówisz, że to jest właśnie w tej chwili ten trend. Rafał, dochodzimy do takiego momentu. Cały czas jeszcze nie rozmawialiśmy o Mordorze, od którego właściwie to różne rzeczy się pewnie w twoim życiu zaczęły. Oj, tak. Pewnie większość z nas mogła słyszeć tą historię, więc może tylko krótko o tym powiesz, jak to się zaczęło i takie najgłówniejsze rzeczy. Ale chciałam, może to teraz, żeby ile czasu trwało jakby od momentu, kiedy zająłeś się tym tematem do tej skali, która w tej chwili? Wiesz co, ja Mordor założyłem w lutym 2013 roku, jak byłem menedżerem średniego szczebla w jednym z banków. I tak właściwie do 2014 roku to był fanpage dla mnie i dla moich znajomych. Wiedziało o nim 100-200 osób. I potem jakoś nagle to eksplodowało. Zrobiliśmy... Co się sądziło o tym, że to się stało nagle takie szerokie, że wszyscy gdzieś poczuli jakąś wspólnotę, tak? No bo to od tego się przecież też wiralowość bierze, że poczuwamy, że to jest też dla nas, tak? Wiesz co, umieściłem wtedy jedną grafikę takiego rysownika, który się nazywa pvek.org, odnośnie rekrutacji. Tam było coś w stylu, że no niestety nie przyjmiemy pana, bo nie ma pan kredytu hipotecznego, więc nie będziemy mogli panem pomiatać tę społeczną parówkę. Coś w tym deseń, taki mem, cytuję z pamięci. I to udostępniła moja koleżanka, potem udostępnił to jej mąż, który jest znanym strategiem marketingowym, a moja koleżanka z kolei pracowała w PR-ze. I pamiętam, że w przeciągu 5 dni z 200 fanów wyskoczyliśmy na ponad 1000. No i wtedy lawina właśnie ruszyła. Cały 2015 rok to był rok Mordoru. Wtedy tak mocno weszliśmy do mainstreamu. Ta nazwa bardzo mocno się przyjęła. Zahaczyliśmy o telewizję, o Newsweeka.
dużo nas było, a ja cały czas... bardzo popularne. Mhm. Ja cały czas wtedy pracowałem w pewnej poważnej korporacji finansowej, tam ze 160 latami tradycji, więc tak trochę się dziwnie z tym czułem. No i też dzięki Mordorowi z czasem mogłem rzucić branżę finansową i od 2017 roku prowadzić własną agencję właśnie digital marketingową. Fajnie będzie powiedzieć na koniec życia, że spopularyzowałem określenie Mordor na Domaniewskiej, że jest to coś, co powiedzmy w życiu osiągnąłem. Jak teraz gdzieś, wiesz, widzę, że mówią o Mordorze na Domaniewskiej, to tak się miło z tym czuję, że miałem jakiś wkład w tworzenie języka. To też tak z kulturoznawczego punktu widzenia jest takie bardzo, bardzo fajne. A wspominając jeszcze te początki, no to właśnie jak kojarzę, to jest właśnie ten główny problem, który był tam zawsze z dojazdem, tak? Jakby z, w ogóle, z, żeby że ileś tam czasu stać w korkach i to jest powiedzmy taką też irytacją z powodu jakby dotarcia do pracy. No później jakby też robiliście satyrę i z uśmiechem obnażaliście niedostatki tego właśnie niezrównoważonego rozwoju tej części stolicy. No i życie w korporacji, która no ma swoje... Tak, tak. Więc jestem ciekawa też, już tak mówiąc wprost, jak ta socialowa społeczność, czy w ogóle udało się w jakiś sposób też realny wpływ mieć na rzeczywistość, czy w jakiś sposób jakieś projekty, jakieś działania, bo też sporo przeglądałam i czytałam, że też było u was czy prośb o interwencję, czy też opowiadających o tym, w jaki sposób też to się zmienia. Jestem ciekawa tego obszaru, no bo to jednak jest 160 tysięcy ludzi, no to tak jak miasto, prawda, takie już całkiem niemałe. Jest to takie powiedzenie, że z wielką władzą przychodzi wielka odpowiedzialność. To akurat jest z komiksu Spider-Man, ale zawsze to tak braliśmy sobie do serca. I zawsze, jeżeli mogliśmy wykorzystać nasze mordorowe zasięgi do czegoś dobrego, kiedy ktoś się do nas zgłaszał, to robiliśmy. Początkowo, jak jeszcze ten Mordor był taki malutki, to często był takim pręgierzem na pracodawców. Na zasadzie ktoś nam podsyłał, że hej, tutaj pracodawca mi nie zapłacił, czy zachował się bardzo nieelegancko. Publikowali to i nagle okazywało się, że te pieniądze mogły się szybko znaleźć, jeżeli tam były pracownik sprawi, że to zniknie z Mordoru. Kiedyś nagłośniliśmy jakąś sytuację pani, która musiała pracować w pieluszce, jakoś tam naprawdę z pogwałceniem wszelkich przepisów prawa pracy. Udało się znaleźć jakiegoś prawnika pro bono, który by się tym zajął i temat był nagłośniony też przez telewizję. Pamiętam, kiedyś zebraliśmy też kilkadziesiąt tysięcy złotych na aparat słuchowy dla pana Ryszarda, który zgubił, była taka głośna sytuacja 3-4 lata temu, że pan Ryszard zgubił taki aparat słuchowy. No i kiedyś jeszcze komuś tam pomogliśmy znaleźć pracę, więc mimo tego naszego całego takiego śmieszkowania, heheszkowania, to jest fajne, że ci ludzie potrafią się zaangażować w bardzo też ważne tematy. Oczywiście nie możemy tego robić za często, żeby nie stać się jakimś portalem typu Zrzutka czy Polak Pomaga, aczkolwiek raz na jakiś czas, jeżeli tylko możemy, to wspieramy. Nie wiem, nam są bliskie tematy, nie wiem, osób niepełnosprawnych, więc też je, jak tylko możemy, to wspieramy. I raz do roku pomagamy komuś zebrać 1%, czy to jakiejś fundacji, czy jakimś osobom indywidualnym. Czyli udaliście czynić trochę dobrego dzięki ludziom zaangażowanym w waszą społeczność. To bardzo budujące i dziękuję za tę historię. No i mam nadzieję, że się tak dalej też będzie działo. A jeśli chodzi o życie korporacji, czy udało się skruszyć jakieś absurdy, czy jak właśnie wasze relacje z korporacjami, mówiąc w tym sensie takiego no, świata, który no, ma swoje rzeczy i pewnie będzie miał, to się pewnie nie zmieni, ale menadżerowie HR-u na pewno też oglądają wasz profil i tam śledzą, co słychać.
Czytają, obserwują, też właśnie jest różnica między obserwowaniem danego profilu, a lubieniem danego profilu, więc wiem, że wielu prezesów czy menedżerów wysokiego szczebla obserwuje Mordor, ale nigdy tam nic nie skomentuje, czy nawet nie może zalajkować tego profilu, bo nie wypada. No ale też my nie jesteśmy, powiedzmy, antykorporacyjni, tylko jesteśmy od tego, aby pokazać to w krzywym zwierciadle, troszkę przerysowane. I my normalnie pracujemy z korporacjami, dla korporacji. Oczywiście wiadomo, że no, nie łykniemy jakiejś korporacyjnej tam gadki czy misji, wizji firmy, jeżeli widzimy tam bardzo dużą niespójność. Chyba żadnego jakiegoś takiego muru, przynajmniej nie mogę sobie, czy nam jako Mordorowi, przypisać jakiejś tam zasługi, że coś skruszyliśmy. Na pewno pokazali, jak to powiedzieć, zwiększyliśmy świadomość, pokazaliśmy, że można inaczej, że pójście do korpo to nie jest tylko jedna, jedyna słuszna droga, że to też ma wiele negatywnych jakichś tam aspektów i czasami się staramy się tak w miarę inteligentnie to, tą rzeczywistość komentować. Wspomniałeś, no przede wszystkim, no, trzeba to nazwać, przede wszystkim też dostarczacie takich emocji pozytywnych, tego humoru, te jednak trochę odprężenia, tak mówiąc wprost, spojrzenia na to w inny sposób. To jest właśnie przełamywanie takiego jednak sztampowego dość też często komunikowania, aczkolwiek jest też pewnie super dużo przykładów pozytywnego. Życie dostarcza nam wiele emocji. Ty właśnie postawiłeś na taką jakby no, główną kartę to jako humor i zabawę, jako też oręż z przeciwnościami różnego rodzaju. Mm-hmm. Oglądałam dzisiaj twoje wystąpienie na TEDxie, też bardzo ciekawe, właśnie jakieś historie z twojego życia i twojej, jakby można powiedzieć, też zmiany sposobu myślenia. Mm-hmm. Znalazłam też porównanie, które powiem, może się będziesz śmiał, ale że to co robisz, to można porównać do tego, jak robił Bareja w czasach PRL-u, czyli ty jako Bareja XXI wieku. I nauczyłeś się przekuwać te trudności w swoim życiu na, jednak mówiąc wprost, sukcesy, bo sam Mordor, ale też twoja agencja w tej chwili, no to już jest taki top social mediowy. Jak możemy pomagać sobie, gdy jest źle, gdy mamy wiele troski, kłopotów, bo w tej chwili taki jest jednak też czas. Na pewno nie ma jednej recepty, ale co ty byś mógł zaproponować, co u ciebie zadziałało? Wiesz co, u mnie bardzo często działa właśnie takie stworzenie sobie wentylu bezpieczeństwa, bo Mordor dla mnie był takim wentylem bezpieczeństwa na te absurdy. Jeżeli jest jakiś problem, na który nie mogę zarabić, nie zmienię korporacji, w której pracuję, no to staram się to sobie jakoś tam obśmiać. Czy teraz to, co się dzieje na przykład z koronawirusem, ja uwielbiam memy na profilu instagramowym Make Life Harder. To jest po prostu coś przepięknego. Ja od paru miesięcy, właściwie od początku tej pandemii, w każdym wywiadzie wskazuję na nich, bo to jest coś super. Oni właśnie dostarczają rozrywki, czy też wiedzy. Dużo ludzi czerpie wiedzę ze świata z memu. Widzi jakiegoś mema, nie rozumie go, i wtedy na przykład drąży jakiś temat, żeby się czegoś dowiedzieć. Więc tak na szybko proponuję zawsze jakiś temat obśmiać po to, żeby spojrzeć na niego z dystansu. To jest też to, co mówiłem właśnie na prezentacji na TEDxie, żeby zachować dystans, podejmować emocje tak w miarę możliwości z dala od emocji, co oczywiście jest trudne, ale starajmy się odczekać między bodźcem a reakcją. Ja ostatnio staram się sobie zadawać pytanie, czy to będzie ważne za 5 lat? Czy to, co mi się teraz dzieje, taką perspektywę, żeby mieć, będzie ważne za 5 lat, bo to, co przeżywałem 5 lat temu, pamiętam kilka jakichś kluczowych wydarzeń, ale większość problemów nie mieć znaczenie. To, co teraz przeżywamy w kontekście pandemii i zmiany
biznesów, zmiany myślenia. Moim zdaniem to będzie ważne za 5 lat, bo bardzo wiele modeli biznesowych się wywróciło. Wiele osób, które myślało, że jest niezniszczalne, nagle zderzyło się ze ścianą rzeczywistości. Więc tym bardziej warto poświęcić chwilkę refleksji, żeby się zastanowić, co tu się wydarzyło, odnaleźć się w tym. A paradoksalnie też świat bardzo zwolnił teraz i dużo ludzi ma możliwość, nie zawsze z niej korzysta, pobyć sami ze sobą i trochę bardziej się w siebie słuchać, co jest niezwykle ważne w tym świecie, gdzie właśnie non-stop mamy te komunikaty z zewnątrz. Jeden z moich takich autorytetów na uczelni powiedział: Rafał, zawsze patrz na to, kto co mówi, i zadaj sobie pytanie, dlaczego ci to mówi. I my bardzo często nie zadajemy sobie właśnie takich pytań, czemu dana osoba powiedziała coś, co chciała na nas wywrzeć danym komunikatem. Właściwie od zawsze jest taka kultura pracy zdalnej, a praca zdalna wymaga zaufania i dawania odpowiedzialności ludziom. I w Mordorze nie ma absolutnie atmosfery zaufania czy oddawania komuś odpowiedzialności. I teraz właśnie przez tą pandemię wiele firm, wiele korporacji zachłysnęło się. Odkryło pracę zdalną. Mhm. Tak, ale oni patrzą na tą pracę zdalną przez pryzmat narzędzi, jakie tam toolsy wprowadzić. I często praca zdalna kończy się tym, że musimy przez 8 godzin być na kamerkach, czy instalowaniem jakichś aplikacji do śledzenia naszych ruchów, co zupełnie nie jest pracą zdalną. Ja też jest takim nadzorem głównie, a nie sprowadzeniem jednak do pracy, która jest po prostu w innym miejscu przy wykorzystaniu podobnych narzędzi, prawda? Dokładnie. Ja mam takie rozróżnienie na pracę w trybie awaryjnym, która oznacza pracuję skąd muszę i nie umiem się w tym odnaleźć, i pracę zdalną, czyli pracuję skąd chcę, skąd lubię. I praca zdalna jest super, praca w trybie awaryjnym jest zła. Po prostu firmy pokazują, że nie ufają swoim ludziom i jakichkolwiek byśmy narzędzi nie wdrożyli, to póki na samej górze nie ma zaufania i chęci oddania części odpowiedzialności ludziom, to w tych firmach praca zdalna się nie wdroży. Ja zaczynałem pracę zdalną. Będzie mordęgą w tym sensie takie, no, dla obu też stron, prawda? Bo to jednak. I dla pracownika, i dla firmy, bo firma będzie musiała poświęcać zasoby na kontrolowanie tych ludzi, zamiast dać im wolność, żeby oni wykonywali swoje obowiązki. To zaufanie, które jest najistotniejsze. Tak. Czyli masz to zaufanie i jakoś to wszystko się wtedy dobrze składa, tak? Czyli ludzie przejmują tą odpowiedzialność. I stworzyliście miejsce, w którym dobrze się wszyscy czujecie i też się udaje realizować projekty ambitne, zmieniające sposób komunikowania się firm z otoczeniem, tak? Tak, oczywiście to pierwsze są te założenia takie biznesowe, żeby klient był zadowolony i żeby realizował sprzedaż czy swoje cele tam odnośnie zasięgów czy komunikacji, a żeby przy okazji miło nam się tu pracowało, żeby to było takie miejsce, w którym jest fajnie. No i my jako firma to mierzymy, zarówno robiąc takie ankiety NPS wśród naszych klientów, gdzie mamy tam bardzo dobre wyniki, właśnie niedługo będziemy publikowali kolejny, i też raz na jakiś czas pytamy się naszych współpracowników, jak się z nami pracuje. I też mamy to potwierdzenie, że to pójście w ten kierunek zdalny, to dawanie odpowiedzialności jest dobrym kierunkiem, w którym podążamy. Co chciałem tylko jeszcze tak dodać, że właśnie wiele firm, wiele korporacji się teraz zafiksowało na narzędziach do pracy zdalnej, tam Teamsy, Slacki czy wszystkie inne. A ja w 2006 roku zacząłem pracę dla jakiegoś wrocławskiego software house'u i miałem telefon komórkowy, miałem maila i mojego szefa Grzegorza, który obdarzył mnie zaufaniem, że to, co mam zrobić, że ja to zrobię. Wspomagał mnie na odległość, ale nie kontrolował mnie permanentnie, dzięki czemu byłem w stanie realizować swoje targety sprzedażowe i
i Grzegorz był zadowolony, i ja byłem zadowolony, i bardzo mile wspominam współpracę z tą firmą. No jest to na pewno wiele, gro rzeczy w kulturze takiej organizacji wielu firm do zmiany, do zrealizowania jeszcze wdrożenia. Wszyscy się trochę muszą nauczyć różnych rzeczy, jak to działa. Rzeczywiście teraz jest ten nacisk, jakby jak to w ogóle zrobić, czyli jakby jak postawić w ogóle działanie firmy, i to było właściwie przez te miesiące. I jak rozmawiałam we wcześniejszych też z kilkoma osobami, no to jest kwestia wchodzenia też na te różne poziomy. I mam nadzieję, że to, na co już jakby wy, na jakie poziomy weszliście, to też będzie wśród innych też menadżerów i ludzi, którzy mają firmy, stawało się bardziej realne. A nie tylko właśnie takie deklarowanie, że tak działamy, a mimo wszystko jakby jest po staremu, tak? Bo to tego byśmy nie chcieli, tak? Takiej innowacji w komunikacji nie chcemy. Zdecydowanie, zdecydowanie nie. I no, liczę na to, że to się zadzieje, i też już bardzo dużo osób śmieszkuje sobie z milenialsów, z zetek, że to jest pokolenie roszczeniowe, czy że oni są trudni, ale oni nam bardzo pokazują, że można inaczej. To też jest jedno z haseł naszej firmy, że można inaczej. Na przykład dwie pracownice w mojej firmie pod koniec listopada stwierdziły, że one jadą sobie na Sri Lankę i przez chyba kwartał pracowały ze Sri Lanki. To zanim jeszcze był ten cały koronawirus. Ja tak sobie myślę, kurczę, czemu ja na to nie wpadłem? Dzisiaj świat pozwala na to, żeby pojechać sobie i pracować ze Sri Lanki. Oczywiście ustaliły z nami, że hej, dla klientów się nic nie zmieni. My tam będziemy pracowały od 13.30 do 21.30, bo to są wtedy odpowiednik polskich godzin biznesowych. I to młode pokolenie zmienia naszą optykę. Mi się pewne rzeczy wydają, nie no, nie można, nie wypada. Czy ja też bardzo długo miałem problem z przekonaniem klientów, że zamiast jechać do nich na spotkanie, pierwszą rozmowę, że możemy ją zrobić tak, jak właśnie ja teraz z tobą rozmawiam. Nie czuję, żeby nasza rozmowa była gorsza, niż gdybyśmy widzieli się na żywo. Ale jeszcze pół roku temu klienci to traktowali jak jakiś taki afront, że ja nie chcę do nich pojechać. Ja im tłumaczyłem, słuchajcie, moim celem jest zadbanie o moich obecnych klientów. Jeżeli jakiś nowy do nas zechce dołączyć, to fajnie, ale moim priorytetem są ci obecni, więc ja wolę ten czas, który straciłbym na dojazd, poświęcić dopieszczając ich komunikację. Jeżeli będziesz naszym klientem, to ciebie będę traktował tak samo. Ale wiesz, w Polsce jest taka kulturka, no spotkajmy się na kawkę, pogadajmy. To też jest tak naprawdę ważne, ale musimy teraz działać i funkcjonować rzeczywiście w innej rzeczywistości, w innym, nowym świecie, i to rzeczywiście się teraz dzieje. Można inaczej myśleć, działać, realizować wiele, wiele projektów. O tym wszystkim opowiadał nam dzisiaj Rafał Ferber, który był moim gościem. Rafał, serdeczne dzięki za to spotkanie. Tym razem tylko wirtualne, ale mam nadzieję, że będą jeszcze okazje do innych. Również dziękuję za zaproszenie i mam nadzieję do zobaczenia kiedyś na żywo, chociaż wirtualnie również. Prawda? Super. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia. Do zobaczenia.